Cześć, z tej strony Michał. W tym odcinku pokażę Ci, jak przygotować kaszę bulgur. Jeszcze do niedawna bulgur był uważany za dość orientalny produkt, rzadko gościł w naszych kuchniach. Na szczęście to się zmienia i bardzo się cieszę, bo jest smaczny i prosty w przygotowaniu. Zapraszam Cię do mojej kuchni i przygotujemy go razem. Chodźmy. Do przygotowania bulguru potrzebujesz patelnię z pokrywką albo garnek z pokrywką. Nagrzewamy patelnię, rozgrzewamy 2 łyżeczki oliwy. I bulgur przygotowujemy w proporcji 1:1, czyli na 1 szklankę bulguru będziemy potrzebować szklankę wody. Bulgur delikatnie sobie teraz podprażymy na patelni. Trwa to około minutkę, góra 2 minuty. On się zrobi taki, zresztą zaraz zobaczycie z bliska, delikatnie biało-brązowy. Minuta prażenia za nami, teraz zobaczycie z bliska, może będzie widać. Są takie białe już fragmenty, coś wyglądają jak uprażony popcorn, znaczy, że bulgur nam się delikatnie już podprażył. Dodaję szczyptę soli i zalewam szklanką wody. Patelnia była gorąca, więc woda nam się od razu zagotowała. Możemy wyłączyć bulgur i zostawiamy go pod przykryciem na 10 minut. Ja jeszcze dodaję, ale to jest składnik opcjonalny, łyżeczkę soku z cytryny. W mojej ocenie bulgur smakuje wtedy dużo, dużo lepiej. Ok, przykrywam bulgur i zostawiam na 10 minut. 10 minut za nami. Wyłączę sobie tylko pikanie i zobaczymy, co nam wyszło. Jak widzicie, bulgur jest sypki, fajny. Nie klei się. Po ostygnięciu będzie idealny do sałatki albo po prostu teraz do obiadu na ciepło. Jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej takich materiałów. A najlepiej to subskrybować kanał. Będziesz wtedy na bieżąco z moimi przepisami. A jeżeli szukasz sprawdzonego bulguru, zapraszam Cię do naszego sklepu internetowego ekogram.pl. Tam znajdziesz masę ekologicznych produktów ze sprawdzonych źródeł. Dzięki, cześć!